Witam moich dzisiejszych gości. Będę dzisiaj rozmawiać z Kamilą Tuzińską, opiekunką naukową projektów naukowych. Witam Panią, Pani Kamilo. Pani Kamilo. Dzień dobry. I witam również Anię Skierską, laureatkę konkursu naukowego Explory 2019. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witaj Ania. Witam obie Panie i na początek, jako taki wstęp do tej rozmowy, chciałabym Panią, Pani Kamilo, poprosić o taką definicję, o opowiedzenie nam, kim jest w ogóle młody opiekun naukowy, bo młody naukowiec to tak dla wszystkich jaśniejsze, natomiast opiekun naukowy, kto to taki? Opiekun naukowy to osoba, która powinna czuwać nad uczniem i jego pracą, motywować, nadzorować projekt, ponieważ zazwyczaj posiada o wiele większe doświadczenie, to powinna przede wszystkim tym doświadczeniem dzielić się, no i swoją wiedzą oczywiście. Jest osobą, która wspiera, dodaje otuchy, zwłaszcza gdy jest jakiś problem chociażby z dokończeniem pracy. Opiekun naukowy to osoba, która kibicuje, a zarazem pomaga, ale również wymaga. Jeśli uczeń ma pomysł, ale nie wie na przykład jak go zrealizować, jak przeprowadzić badania, jakie zastosować metody, to powinien właśnie zwrócić się do takiego opiekuna naukowego, no i razem poszukać pewnych rozwiązań. Moją rolą jako opiekuna w tym konkursie jest przede wszystkim pomoc w realizacji śmiałych, często wizjonerskich projektów, pomysłów młodzieży, dla której po prostu wszystko jest możliwe. To połączenie, powiedziałabym, młodości oraz doświadczenia zawodowego. To pokazanie drogi, na której uczeń stawia pierwsze kroki i zaczyna rozwijać się naukowo. To wskazanie już na poziomie szkoły podstawowej, że już na poziomie szkoły podstawowej można już święcić pierwsze sukcesy jako innowator jutra. To wszystko wspaniale, wymieniła Pani mnóstwo takich bardzo ważnych cech i bardzo ważnych elementów. Ja wsypię troszkę pieprzu do tej rozmowy dzisiaj, bo to, co Pani powiedziała, jest takie idealne, a pojawia się z takich naszych głosów, które do nas docierają i które słyszymy, że to wcale nie jest łatwo znaleźć opiekuna naukowego, który spełni te wszystkie funkcje, o których Pani wspomniała, ale mamy czas na rozmowę, więc o wszystkim tym zdążymy porozmawiać. A ja bym chciała jeszcze jedno pytanie Pani zadać. Dla ilu projektów już była Pani opiekunką? Było ich kilka, myślę, że około 10. Zajmowałam się różnymi projektami z pogranicza zarówno fizyki, informatyki, jak i chemii, ponieważ sama jestem dwuprzedmiotowcem, uczę właśnie chemii i fizyki. No i dlatego mogłam wspierać moich uczniów w różnorodnych przedsięwzięciach. Cieszę się, że mogłam pomagać tak zdolnym, ambitnym młodym ludziom. Obecnie pracuję w szkole podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. Jestem bardzo dumna, że uczniowie uczęszczający już do klasy 7 czy 8 mogą być zauważeni w tak prestiżowym konkursie jak Explory. My również bardzo, bardzo się z tego cieszymy i witamy Panią po raz kolejny w naszym gronie. 10 projektów to jest naprawdę ogromny sukces. Gratuluję. Aniu, Ty też jesteś weteranką Explory, można powiedzieć, bo ja Cię przedstawiłam jako laureatkę Explory 2019, natomiast ten 2019 rok to nie był pierwszy rok, kiedy Ty się w Explory pojawiłaś. Opowiedz troszkę tą swoją eksplorową historię. Oj, zdecydowanie 2019 to nie był mój pierwszy raz w Explory. Kiedy miałam 14 lat, to pierwszy raz wystartowałam w konkursie naukowym Explory. Byłam wtedy uczennicą gimnazjum i wystartowałam z projektem dotyczącym biomasy odpadowej. Był to projekt, którym zajmowałam się tylko jeden rok i przez kolejne 3 edycje konkursu zajmowałam się już panelami słonecznymi. Także tak jak powiedziałaś, z Explory jestem już związana od 4 lat i to była niezwykła przygoda, te 4 lata konkursu, poznawania ludzi, właśnie też współpracy z moimi opiekunami naukowymi. Super, gratuluję Ci Ania stażu, bo to wspaniałe osiągnięcie, też gratuluję Ci wytrwałości. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, prawda, że projekt naukowy to też wytrwałość i takie dążenie do celu za wszelką cenę. Ty jesteś tego świetnym symbolem. W programie Explory, w konkursie naukowym Explory, w którym wzięłaś udział tyle razy, trzeba spełnić dwa warunki, takie główne warunki, czyli mieć projekt naukowy
ale też trzeba mieć opiekuna naukowego. Ja zastanawiałam się ostatnio, co jest trudniejsze, powiedz. Według mnie ciężko... Który warunek był trudniejszy do spełnienia? Powiem szczerze, że ciężko jednoznacznie stwierdzić, która rzecz jest trudniejsza, czy właśnie stworzenie projektu, czy znalezienie odpowiedniego mentora, ponieważ generalnie z mojego punktu widzenia posiadanie takiego opiekuna naukowego, mentora, osoby, która prowadzi z nami projekt naukowy, jest niezwykle ważną rzeczą i tak naprawdę myślę, że w mojej sytuacji ja miałam ogromne szczęście, że moja obecna opiekunka naukowa, z którą prowadzę badania, była osobą, która bardzo dużo czasu mi poświęciła. Pokazywała mi różnego rodzaju metody prowadzenia badań. Wprowadziła mnie w ogóle w świat naukowy, tego jak powinnam pracować, jak w ogóle szukać informacji, co jest bardzo kluczową rzeczą, czego często jednak w szkole na lekcjach nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, bo skupiamy się na realizacji materiału, a nie nauce tego, jak prowadzić na przykład właśnie projekty naukowe. Także myślę, że na pewno zarówno stworzenie projektu jest bardzo wymagającym i takim trudnym procesem, ale również znalezienie odpowiedniego opiekuna naukowego, z którym będziemy czuć podobnie, z którymi będziemy w stanie współpracować, spędzać dużo czasu, jest wydaje mi się niezbędnym elementem, żeby stworzyć taki projekt. Mhm. Opiekun naukowy jest niezbędny, właśnie. I teraz zastanówmy się, jak go znaleźć. Pani Kamilo, proszę powiedzieć, jak to było w Pani przypadku? Czy to było tak, że młodzież szukała opiekuna, czyli utalentowani młodzi ludzie, którzy mieli pomysł, szukali kogoś, kto by spełnił te funkcje, o których Pani wspomniała, czyli kto byłby dla nich wsparciem, kto by pomógł swoją wiedzą, ale też kto przeprowadziłby ich przez ten trudny proces tworzenia projektu naukowego, czy też było na odwrót? Pani miała takie poczucie, że fajnie, gdzie ludzie pracowali nad nauką, rozwijali się naukowo i miała Pani taką gotowość, żeby takim projektem się zaopiekować i to Pani była inicjatorką tej pracy naukowej. Jak to było? Kiedy zapoznałam się z ideą konkursu Explore, zaczęłam reklamować ideę po środowisku szkolnym. Co roku udaje mi się zaciekawić tym konkursem. Uczniowie na poziomie szkoły podstawowej często po prostu nie wierzą w swoje możliwości i trudno jest im wyobrazić sobie rywalizację chociażby z licealistami czy studentami. Ona wydaje się po prostu wręcz niemożliwa. Właśnie to do mnie należy przekonanie ich do zawalczenia o ten rozwój naukowy. Uczniowie zazwyczaj nieśmiało pokazują swoje projekty czy pomysły. Po prostu nie wierzą, że może się to udać. I chciałabym powiedzieć, że moim zadaniem jest właśnie przekonanie ich do słuszności takiej decyzji. Wtedy zaczynają szukać opiekuna do swojego pomysłu. Nadmienię, że często jestem zaskoczona ich ogromną wiedzą i innowacyjnością projektów. Mhm. No właśnie, bo konkurs naukowy Explore jest dla młodzieży w wieku od 13 do 20 roku życia, prawda? Czyli ten rozstrzał wiekowy jest spory. Spory. Mhm. I jak pani, właśnie pani fajnie to przed chwileczką ujęła, prawda, że jest taka nieśmiałość w młodzieży, prawda, którzy boją się faktycznie konfrontacji, tym bardziej ze starszymi naukowcami. Z pani doświadczenia, jaki wiek jest dobry, żeby wziąć udział w takim konkursie? Czyli z tych 10 projektów, które pani miała, to była raczej ta dolna grupa wiekowa czy starsza? Właściwie od 3 lat zajmuję się uczniami ze szkoły podstawowej. Wcześniej pracowałam z gimnazjalistami i ci gimnazjaliści dalej te swoje projekty realizowali jeszcze w liceum, ponieważ miałam szansę pracować w różnych szkołach, prawda? Na pewno dużo trudniej, wydaje mi się, namówić jest wręcz, czy wskazać właśnie taką drogę dla osoby młodszej. Aczkolwiek uważam, że trzeba zaczynać jak najszybciej. Przede wszystkim nie można zrażać się też niepowodzeniami, bo wiadomo, że pewnie osoba, która ma 13 lat,
w starciu może ze studentem albo z licealistą, może ma mniejsze szanse, wcale nie jest to powiedziane na 100%. Często uczniowie naprawdę rozwijają swoje zainteresowania i potrafią nas zaskoczyć, nawet w tak młodym wieku. Ja uważam, że powinniśmy rozpoczynać od jak najmłodszych lat, tak aby uczeń po prostu oswoił się z pracą naukową, może z możliwością pokazania swoich prac również na forum. W szkole nie jest to wcale takie oczywiste. No bo 13 lat to może być nawet klasa szósta szkoły podstawowej, prawda? Bo to jest ten wiek, szósta, siódma klasa. Ja zaczęłam pracę od klasy siódmej. Także tutaj miałam pierwsze projekty w siódmej klasie i teraz, no i oczywiście w ósmej w tej chwili. No właśnie my mamy takie doświadczenie eksplorowe, że faktycznie im wcześniej młodzież zaczyna, tym ma szansę nabrać też takiego eksplorowego doświadczenia, to znaczy nabrać takiego doświadczenia w prezentowaniu projektów i tak troszkę bym powiedziała się uodpornić, prawda, w tym takim procesie projektowym. I Ania jest też tego przykładem. Aniu, powiedz, ile ty miałaś lat, kiedy po raz pierwszy wystartowałaś i jak to u ciebie było z tym procesem? Właśnie chciałam tutaj też powiedzieć, że jak najbardziej zgadzam się z panią Kamilą o tym, co powiedziała, w 100%. Ja kiedy zaczęłam tworzyć mój projekt, kończyłam 13 lat i pierwsze eksplory to było wtedy, kiedy miałam 14 lat, to była druga klasa gimnazjum. I pamiętam jak dziś moje pierwsze eksplory, byłam wtedy bardzo zestresowana i tak jak właśnie pani Kamila powiedziała, nie do końca wierzyłam, że mogę pokazywać światu coś, co udało mi się stworzyć, że mogę konkurować, rywalizować w konkursie z uczniami, którzy chodzą już do liceum albo są na pierwszym roku na uczelniach. I pamiętam właśnie, że wtedy się bardzo stresowałam, że może ja w ogóle się wygłupię, wymyślam jakieś niestworzone rzeczy. Miałam też w ogóle problem wtedy, żeby dobrze zaprezentować swoje badania, przedstawić wyniki. Wiek, kiedy miałam 14 lat, pierwsze eksplory i później każda kolejna moja styczność z konkursem naukowym, eksplory aż do ostatniej edycji, to 2019 roku, miałam wrażenie, że z każdym kolejnym rokiem coraz lepiej czuję się w prezentowaniu projektów, w prowadzeniu badań. Mam większą pewność siebie, co nie znaczy, że uważam, że moje badania były najlepsze, tylko potrafiłam przekazać jurorom i osobom, które słuchały mojego projektu, to, że temat, którym się zajmuję, był dla mnie bardzo ważny, że robiłam to prosto z serca i mogę dzisiaj po tych 4 latach śmiało powiedzieć, że konkurs naukowy Explory w pewien sposób wychował mnie. Pokazał, że z takiej małej dziewczynki, która była bardzo nieśmiała i generalnie nie lubiła publicznych wystąpień, stworzyła się osoba, której dzisiaj o wiele łatwiej jest rozmawiać publicznie na różne tematy i zdecydowanie stwierdzam, że w ogóle startowanie w konkursie Explorem i właśnie nie tylko jeden raz, tylko z roku na rok, polepszanie swoich umiejętności jest bardzo kluczowe i tutaj jeszcze raz chciałam powiedzieć, że zgadzam się jak najbardziej z panią Kamilą z tym, co powiedziała odnośnie właśnie startowania w konkursie Explory, że wiadomo, w wieku 13 lat może nie mamy takiej samej wiedzy jak licealiści czy studenci, jednak widać w tych młodych osobach chęć, widać ich pasję, motywację, I myślę, że z takiej właśnie młodej osoby przez te kilka lat, przy takiej właśnie współpracy i wsparciu mentora, opiekuna naukowego, jesteśmy w stanie bardzo dużo zdziałać i w tym momencie, kiedy się kończy liceum, idzie się na studia, jest się cudownie przygotowanym do już takiej prawdziwej pracy naukowca na uczelni, czy w ogóle prowadzenia już takich poważnych projektów naukowych. Super. No Ania, od dzisiaj jak nic jesteś w kuluarach nazywana naszym eksplorowym dzieckiem, wiesz. Bardzo jesteśmy dumni z procesu wychowawczego Explory. Super. Weteranka i dziecko Explory w jednym. Dokładnie. Pani Kamilo, ja chciałam zapytać, bo Ania bardzo fajnie opowiedziała o tym, jak udział w programie Explory ją wzmocnił, prawda? Jak z każdym rokiem czuła się silniejsza i że faktycznie jest na miejscu. Ja chciałam panią zapytać, czy zdarzyło się pani, że młodzież po takim pierwszym kontakcie z konkursem, ta bardzo młoda, ta właśnie, o której pani wspomniała, na przykład z siódmej klasy podstawówki, czy tak się zniechęciła, że stwierdziła, że więcej nie wróci? I jaka jest wtedy rola opiekuna naukowego właśnie? Jak on może pomóc tej młodej osobie tej motywacji i chęci nie stracić?
No, przede wszystkim staram się wskazywać uczniom drogę taką, że no, nie wolno się zrażać tymi pierwszymi porażkami, bo porażka jest wpisana tak naprawdę w pracę naukową. Nikt z nas nie urodził się od razu Einsteinem, prawda? Trzeba małych kroków, powolutku dążyć do celu. Nie jest to zawsze tak, że jak powiedziałam, ten proces jest od razu taki, że startujemy z pierwszego miejsca. Sama prowadząc różnego rodzaju projekty, miałam do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, gdzie uczniowie zatrzymali się na etapie regionalnego konkursu. Na przykład taki projekt innowacyjna jednostka napędowa, który potem był dalej rozwijany i w kolejnym roku uczniowie dalej startowali z tym projektem, by w rezultacie dojść do finału. Jak to jest, jak wygląda droga do znalezienia opiekuna naukowego? Co trzeba zrobić? Na pewno nie jest to łatwa droga. Ja na swoim koncie mam współpracę z dwoma opiekunami naukowymi. W pierwszym nie do końca zgrałyśmy się i tak naprawdę współpracowałyśmy tylko przez początek mojej drogi w Explory. Natomiast co ciekawe, drugą opiekunkę naukową poznałam na konkursie, chociaż jest to pani nauczycielka chemii z mojego już teraz byłego liceum. I początkowo zaczęłyśmy tylko ze sobą rozmawiać o projekcie, co robię. Pani zaoferowała mi wsparcie, powiedziała, że jeżeli chcę, to mogę skorzystać z pani laboratorium, z wiedzy, z wskazówek i tak wszystko się rozpoczęło. I dopiero w trakcie tego naszego poznawania się stwierdziłyśmy obie, że chcemy ze sobą współpracować. I pamiętam, że na początku umówiłyśmy się, że przez kilka spotkań będziemy razem spędzać czas w laboratorium, poznamy się i dopiero później zdecydujemy, czy faktycznie pasujemy do siebie energetycznie, czy czujemy się i czy chcemy w to razem wejść. No i okazało się, że jak najbardziej chcemy, że jesteśmy super zgrane. Ja osobiście bardzo uwielbiam, poza tą częścią taką naukową, to bardzo uwielbiam moją nauczycielkę chemii i mamy cudowną ze sobą relację. I myślę, że też dzięki temu, że właśnie jest to też taka relacja, że się lubimy, bardzo fajnie nam się spędza ten czas w laboratorium, współpracując razem, wymyślając, tworząc różne nowe rzeczy. Ale też to, co pani Kamila powiedziała, rola właśnie opiekuna naukowego, takie wsparcie. Chciałabym też tutaj zaznaczyć, że właśnie jeżeli nas słuchają młodzi naukowcy czy osoby, które chcą startować w konkursie, że porażki są wpisane w prowadzenie projektów naukowych. I ja miałam wiele momentów, kiedy badania mi nie wychodziły, kiedy miałam jakiś problem, chwilę zwątpienia w siebie i właśnie oprócz tego, że oczywiście rodzice mnie wspierali, to opiekun naukowy, w tym przypadku moja nauczycielka od chemii, była tą osobą, która zawsze siedziała i mówi: Ania, nie załamuj się, do roboty i działamy dalej, nie poddajemy się, to jest tylko jeden etap, nie wyszło, szukamy dalej, czy możemy coś inaczej zmienić, może od innej strony zacząć badania. I to jest niezmiernie, dla mnie było bardzo ważne, że miałam taką osobę, na którą mogłam, mogę powiedzieć, w 100% albo nawet w 1000% polegać i była to właśnie moja opiekunka naukowa. Mhm. Bardzo pozdrawiamy Twoją opiekunkę, dziękujemy za wsparcie, które Ci dała.